Protokół z posiedzenia FED okazał się dość gołębi. Część członków uważa, że stopy procentowe powinny zostać podniesione jak najszybciej, inni zaś wolą poczekać, aby zobaczyć, jak dane makroekonomiczne będą się kierunkowały i lepiej będą mogli wtedy zareagować. Tak naprawdę nie wniesiono większych zmian. Korekta na dolarze może nam się przez to przeciągnąć w czasie, ponieważ ta wrześniowa spodziewana podwyżka stóp procentowych jest już tak naprawdę nieaktualna. Kolejny termin, o którym możemy mówić, to jest grudzień. Z tego powodu w czwartym kwartale rynek będzie już chciał zacząć handlować na umocnienie dolara. Złotówka powinna nam się plasować między 3,75 a 3,80. Pod sam koniec roku możemy obserwować poziom 4 zł za dolara amerykańskiego. Taka sytuacja może mieć również pozytywny wpływ na GPW. Jak wiadomo, nasz rynek jest dość uzależniony od poczynień rezerwy federalnej, jak wszystkie rynki wschodzące na dzień dzisiejszy. Luźna polityka banków centralnych tak naprawdę wypycha dużo kapitału do tych wszystkich aktywów ryzykownych, czyli emerging markets. Nasza wewnętrzna sytuacja jest również dość stabilna, biorąc pod uwagę to, że rząd stosuje silną politykę fiskalną i dane makroekonomiczne, jeżeli chodzi o nasz rynek, są dość dobre. Z tego powodu w tym kwartale ostatnim naszym możemy obserwować, że WIG20 może osiągnąć poziom 2000 punktów.